Przyznam się Wam szczerze, że to, co zamierzam dzisiaj zrobić, będę robił zupełnie pierwszy raz w życiu. Tak jak ostatnio prasowałem i powiedziałem, że nie cierpię tego, tak zamierzam dzisiaj zrobić coś, co jest w smaku genialne, o ile mi wyjdzie, ale nie wiem, czy jest łatwe do zrobienia. Śląskie rolady. Nie z razy, jakby niektórzy chcieli. Nie ma czegoś takiego na Śląsku, ale rolady. A rolady robi się z wołowiny. Przygotowałem sobie tutaj dechę, szmatę pod spód, żeby mi wszyscy sąsiedzi nie przyszli i nie zrobili awantury. Kilka kawałków wołowiny. I coś, żeby nie zalać się krwią za chwilę. Sposób taki, żeby nie było krwi na całej kuchni. Taran. Bydzie. Przepis jest pani Michałek. A co z tego wyjdzie, to się dopiero okaże. Tak wygląda wołowina rozbita. Teraz potrzebna jest do niej musztarda. Ja sobie wezmę dwa rodzaje musztardy. Jedną bardzo mocną, żeby było trochę pikantnie. A druga taka francuska, czy jaka ona to jest. Jedziemy. Ta jest bardzo ostra. Tak. I teraz aż mi się w nosie kręci. Jedziemy, smarujemy, ale będzie pikantne, ja cię kręcę. Tirararararara. Tak. Co się robi księdzu, jak siedzi na kwarantannie, a nigdy nie gotował? Na przykład to jest w ogóle pierwszy raz w życiu zupełnie robi coś takiego. No to człowiek zaczyna kombinować. Dzisiaj pierwszy raz gotuje rosół również. Najciekawsze było trzaskanie tego. Tak, żeby nie przychodzili wszyscy sąsiedzi dookoła. I teraz już mam posmarowane. Okej. Zobaczymy, co dalej. Mięso już jest roztłuczone, posmarowane dwoma rodzajami musztardy. Teraz daję trochę jeszcze pieprzu i soli. Pieprz zawsze jest dobry, nigdy nie będzie za dużo. Soli. Teraz mamy coś, co idzie do środka, do farszu. Przygotowałem sobie to przed chwilą. Cebula,
boczek pokrojony i ogórek. Powinien być kiszony, ale nie miałem kiszonego, więc jest konserwowy. I teraz po trochu rozkładam cebulę, czosnek i boczek na naszym przygotowanym mięsie. A po co to wszystko robię? Bo jutro jest Wielki Czwartek, dzień ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii. Robię sobie obiad. A nie, że nie ma mi kto zrobić, to sam sobie robię. A że robię to pierwszy raz, to nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Taram, tam, tam. Boczek. Jeszcze trochę muszę zostawić, bo mam jeszcze parę kawałków, które się tutaj na stół już nie zmieściły na blat. Tak. I ogórek. Tak, żeby się to dało zwinąć, powinno być, ale jak to zwinę, to nie wiem. Dobra. Okej. Do tego idzie jeszcze jeden składnik, który jest tajemnicą, dlatego nie będę o nim mówił głośno. Ale jest coś jeszcze, do środka idzie, co sprawia, że ta rolada potem będzie, powinna być idealna. Okej, okay, tak wyglądają rolady, które są już zawinięte. Pierwszy raz to robiłem, więc mogą nie być tak, jak powinny być do końca idealne. Ale w jaki sposób to robić? Zawijamy najpierw brzegi zewnętrzne, a potem roladę dookoła. Jak się wywali coś na zewnątrz, nic się nie stanie, bo się zużyje do następnego kawałka. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. I teraz sznurek. Raz, dwa, trzy, cztery. I potem jeszcze raz, tak, raz, tak. Można tak, żeby jeszcze, żeby się to nie rozleciało całe. Zobaczymy, w jaki sposób to się dalej rozwinie. Kolejny element. Włożone mam w garnku wszystkie rolady. Jest tam margaryna. Za margaryna jest zalana rosołem, który się gotuje, proszę bardzo. Sam gotuję rosół. Jest tu rosół. I wrzuciłem trochę liścia laurowego, ziela angielskiego i dołożę jeszcze do tego trochę papryki i przyprawy jakieś do mięsa i wszystko będzie się dusiło, aż się zrobi miękkie. A tak wygląda praca całego wieczoru. Jeszcze nie jest skończony, jutro będziemy kończyć to. Będą się dusić. I do tego jest modro kapusta. I do tego jeszcze będą kluski śląskie i rosół z makaronem. Ale to dopiero jutro. Rosół już jest gotowy. Chłodzi się w tej chwili. Makaron jutro i będzie obiad na Wielki Czwartek. Witam w kolejnym dniu naszej telenoweli pod tytułem Śląski łobiot faroża na Wielki Czwartek. Przygotujemy teraz do tego obiadu prawdziwe śląskie kluski. Potrzebne są ugotowane ziemniory, które dzielimy mniej więcej na cztery części. Brakującą część wypełniamy
mąką ziemniaczaną. I do tego wszystkiego wbijamy jedno jajko. I wszystko zagniatamy. Tak, żeby się z tego zrobiło równomierne ciasto. Jeżeli ciasto będzie za suche, można w trakcie roboty dołożyć do niego, znaczy dolać do niego trochę wrzątku, który mam przygotowany, jakby tak coś nie wyszło. Trzeba to ugnieć tak, żeby ciasto było jednolite. Nie ma dziadostwa. Jest godzina 15, dochodzi. Zanim ja zjem ten obiad, to trzeba się będzie do kościoła zbierać. Nie wiem, jak to wygląda tam na filmie. Ręce byłem 100 razy. A w międzyczasie ugotowałem makaron. Skończyłem rolady i rosół. Sos do tych rolad zrobiłem. Powinien jeszcze być, do tego wszystkiego powinien być kompot. Najlepiej z truskawek, albo z czereśni, albo z wiśni. No ale niestety nie zaopatrzyłem się wcześniej. Proszę Państwa, tak wygląda ciasto na i nie trzeba było nic dosypywać do niego, ani dolewać. Ciasto na kluski śląskie, tak wygląda. Zaraz będziemy z tego kleić już kluski, które będą później ugotowane. A to za chwilę. Ok, jedziemy dalej. Co następuje? Mamy gotowe zagniecione ciasto na kluski. Tu sobie trochę mąki ziemniaczanej jeszcze położyłem na blacie, żeby mi się to ciasto nie przykleiło do blatu. I teraz formujemy kluski. W zależności od tego, jaką chcemy mieć wielkość tych klusek, to sobie w rękach taką kluskę kulamy. Pierwszy raz w życiu to robię, dlatego nie wiem, co z tego może wyjść. Ale zaraz zobaczymy. Już widzę, że za dużo mam mąki na rękach. Można zrobić większe albo mniejsze. My sobie zrobimy tutaj wersję mniejszą. I obowiązkowo do takiej kluski obowiązkowo robimy, ta jest za sucha. Do takiej kluski obowiązkowo dokładamy w gratisie dziurkę na sos. I w ten sam sposób kulamy wszystkie kluski. Trzeba pamiętać, żeby mieć w miarę suche ręce, właśnie po to jest ta mąka ziemniaczana, krochmal inaczej mówiąc. I jest następna kluska. I w taki sposób wyrabiamy całe ciasto. Z 7 mniej więcej ziemniaków wyszło nam 20 klusek. Co teraz trzeba z nimi zrobić? Zagotować wodę w garnku, posolić ją trochę. Nie za dużo, dlatego że ziemniaki już były solone przy przygotowaniu.
Zagotować wodę, wrzucić kluski, tyle ile tam trzeba. Ja tego będę miał na kilka obiadów. I kiedy wypłyną kluski do góry, zaczekać parę minut, aż się ugotują i wyjmować je. Nie mogą być za długo, bo się rozgotują i wtedy będą niedobre i brzydkie. Mniej więcej w ten sposób powinien wyglądać przygotowany talerz do rosołu, a za chwilę będzie rosół pierwszy. Żeby było ciekawiej, coś wam powiem. Znaczy, już to mówiłem. Od samego początku do samego końca sam to zrobiłem. Rolady. Chluski śląskie. Tak mają wyglądać. Modro kapusta. Pierwszy raz w życiu coś takiego robiłem. I się udało. A z garnka smakowało, więc zobaczymy, jak będzie smakowało na talerzu. Cacy. Skończyłem. Zacząłem 23 godziny temu. Cały śląski obiad sam zrobiłem od początku do końca. Przepisy mojej mamy na oko. Właśnie do tego wykorzystałem też komunikatory internetowe. Ktoś mógłby zapytać, po co? Ano po to, że mamy w tej chwili olbrzymią ilość czasu na brak, którego zawsze narzekamy. Pan Bóg nam po coś dał ten czas, żebyśmy go wykorzystali. Wykorzystujmy go na każdą możliwą okazję, żeby się czegoś nowego nauczyć w tym czasie. Żeby pogłębić swoją relację z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i ze sobą samym. Pogłębianie relacji z sobą samym też jest uczeniem się nowych rzeczy. Ja się akurat nauczyłem gotowania rosołu, robienia klusek śląskich, gotowania modrej kapusty, robienia rolad. To w ogóle mistrzostwo świata, że mi to w ogóle wyszło. I smakowało mi, jak próbowałem. Za chwilę się biorę do rosołu i do drugiego dania potem. Kochani, dzisiaj jest Wielki Czwartek, dzień, kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii. Od kilku tygodni jesteśmy pozbawieni tych sakramentów w sposób fizyczny, materialny. Tak by było, gdyby księży w ogóle zabrakło. Ludzie zostaliby pozbawieni w ogóle dostępu do sakramentów. Dlatego chcę Wam życzyć tego, żeby po tym czasie, kiedy już będziemy się mogli spotkać w kościele, żeby nigdy nie zabrakło Wam ochoty ani okazji do tego, żeby przyjść na mszę świętą, żeby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, żeby spotkać się ze swoim księdzem, obojętnie gdzie jesteście w tej chwili, bo po to nas macie, żeby też korzystać z tych sakramentów, ale też czas, który będzie przed nami, wykorzystajcie też na to, żeby się angażować w swoich parafiach, w swoich wspólnotach, tam gdziekolwiek Was Pan Bóg posyła, bo do tego nas Pan Bóg w tym czasie epidemii czy pandemii w tej chwili też przygotowuje, żeby się bardziej angażować w te wszystkie miejsca, gdzie nas jeszcze brakuje. W sposób mądry, zrównoważony, z wiarą, jako chrześcijan i z radością też do tego, po to jesteśmy posłani na świat, żebyśmy z radością szli i głosili Jezusa. Jutro będziemy przeżywać mękę Pana Jezusa, Jego śmierć na krzyżu. Też dla nas to zrobił. W sobotę będziemy czuwać w sposób duchowy przy Bożym grobie. Będziemy uczestniczyć w dniu, który jest dniem ciszy. Dzień, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. I w nocy z soboty na niedzielę spotkamy się na uroczystej Wigilii Paschalnej. Niech ten czas zmartwychwstania, który nadchodzi, będzie również dla Was czasem zmartwychwstania serc. Odrzućcie to wszystko, co jest trupem w Waszych sercach, co jest grobem, co jest nieżywe, co już umarło. I pozwólcie Jezusowi to wskrzesić na nowo, żeby żyło życiem Jezusa Chrystusa, życiem chrześcijańskim, życiem, do którego nas Pan Jezus wzywa. W tym miejscu powinien stać kompot, najlepiej z truskawek, albo z czereśni, albo z wiśni, ale nie było, więc Wasze zdrowie dzisiaj winem. Też taki dzień mamy. I niech radość, która idzie razem ze świętami wielkanocnymi, będzie udziałem nas wszystkich. Błogosławionego świętowania Paschy. Pan Jezus niech wszystkim błogosławi i do zobaczenia wkrótce. Póki co internetowo, a mam nadzieję w niedługiej przyszłości już na żywo. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego, niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Bye!